dla każdego sportu. Dobry wieczór, Ania Kulej TV Reklama, ze mną Adam Soroko, hej! Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy po pierwszej konferencji przed Prime 7. No powiedz, jak się czujesz po tym panelu? Zmęczony, wiecie, to jest taka godzina, ale tak zdziwiony, nowe twarze, pan Marcoń, jak naodpierdalał, co tu więcej ci mogę powiedzieć? No właśnie, jak oceniasz jego osobę? Jak oceniam? Nie oceniam, no wariat. No freak, kurwa, następny freak przyszedł zrobić pieniądze no w dziwny sposób. Moim zdaniem, bo to jest tam jest jego, kurczę. A nie wiem, czy oglądałeś konferencję Cloutu, jak dzwonił na policję, to jak oceniasz to jego zachowanie? Jego sprawa, to co, to już słuchajcie, z kim on tam się, słuchaj, ja z nim nie mam nic wspólnego i nie będę miał wspólnego nigdy. Rozumiesz? I to nie o to chodzi, że tam go nie lubię, czy na coś, więc nie będę się wypowiadał. Koło chuj latają ludzie, którzy zachowują się jak pety. Okej, to wróćmy do ciebie, bo ostatnio po walce przegranej z Tarzanem nie udzielałeś wywiadów. Czym to było spowodowane? Ja w ogóle... Zmęczony byłeś? Coś ci dolegało? Jakieś kontuzje? Czy daję po prostu... wywiady tylko wtedy, kiedy mi każą. Tak to już bym był w domciu, słuchaj. Tak mam w kontrakcie, niestety, dlatego siedzimy i rozmawiamy, naprawdę, ja to od razu dzida. Nie no lubię dobrze, tego, wiesz, nie jestem ten, nie jestem z tego trochę świadka, chociaż już trochę no czasu dobrze, jestem. No troszeczkę cię pomęczę chwilę, ale nie za długo. To w takim razie, no bo skoro nie mieliśmy okazji rozmawiać po walce, to co wtedy nie zagrało z Tarzanem? No złapał mnie, wiesz, kurczę, myślałem, mieliśmy się bić, kurczę, rozumiesz, mieliśmy się bić. Myśmy stanąć po środku i pójść sobie na mianę. Ja wleciałem, on mnie złapał i taka robota, no. No to skąd pomysł na walkę z Nukasią? Słuchaj, to jest jednak, kurczę, włodarz federacji już od samego początku chciał. Tak spełnienie marzeń, w ogóle, że z bokserem się bić. No ale jednak K1, to nie. Najlepiej się czujesz w takiej dyscyplinie? No tak, bo mogę kopać i kurczę bić, tak. To jest moja dziedzina sportu. A jak oceniasz dwie ostatnie porażki Kasiusza? Ja sam dostałem w tambur i przegrał z bardzo dobrymi zawodnikami. Słuchaj, to nie są jakieś kurcze siurki do szczania. Paweł, który mi wpierdolił, jak małemu chłopcu tak samo, jak małej dziewczynce, wiesz, Kasiusz zarzucał Tyburskiemu, że głównie wygrał przez to, że się wspomaga dopingiem. A ty na przykład bierzesz jakieś środki? Brałem też kupę czasu, teraz jestem na peptydach. Paweł wygrał, bo jest maszyna. Po prostu. Każdy sobie jakoś musi to wytłumaczyć. Porażkę. A zamierzasz na przykład dać rewanż właśnie Pawłowi Tyburskiemu albo na przykład Tarzanowi? To Paweł mi, czy by dał rewanż? No, w sensie, czy... Może źle sformułowałam. Czy chciałbyś rewanż? Nie chcę się na razie wychylać, bo na razie mam serię porażek, tak? Ale jeżeli zrobię tą walkę, mam zamiar porozmawiać z federacją, jeżeli będę szedł w takim kierunku, w jakim idę, to też będę maszyną i fajnie by było, żeby się spotkały znowu dwie maszyny, nie? No. A oglądałeś może ostatnią walkę Wielkiego Bułu z Denisem Załęckim? Tak, trochę oglądałem, no. No i jak skomentujesz? Nie skomentuję, każdy mać mógł, nie? Ale no. Myślisz, że Denis się przestraszył jednak Wielkiego Bułu? Nie wiem, co mam powiedzieć. Serio. Serio. Nie wiem, co mam powiedzieć, kurwa mać. To z nimi było, trzeba pogadać, on tam wie najlepiej, nie? Jeżeli to rozchmini, to będzie na pewno szczęśliwszy, ej. Bo teraz musi wkurwiony być, nie? Bo coś tam nie zagrało, nie? Coś tam zagrało. O. A ja właśnie jeszcze wracając, bo kiedyś na wywiadzie właśnie rozmawialiśmy tam o twoim uzależnieniu, no i wiadomo, że teraz po tej przegranej walce na pewno był ciężki dla ciebie czas, więc jakbyś tak mógł... Kurde, cały czas mam ciężki. Cały czas ci się wtrąciłem w dłonie. 20 grudnia mam urodziny, 24 są święta, 30 jest Sylwester. Wiesz, jestem trzeźwy, nie? I siedzę i teraz rozmawiamy i zaraz mam walkę. Jestem dużo dalej niż byłem wcześniej. Jestem zadowolony z tego, że mówię o tej trzeźwości i mogę się tym chwalić. Super, to w takim razie ci tylko po prostu gratuluję i żebyś dziękuję tak bardzo. Trzymał i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Cześć. Hej.